Strona bierna, druga grupa czasów. Strona bierna w łacinie występuje we wszystkich czasach, czyli sześciu. Inaczej tworzy się ją jednak dla czasów tworzonych od pierwszego tematu czasownika, czyli tematu prezens, to znaczy dla czasów prezens, imperfectum, futurum, primum. Inaczej dla czasów tworzonych od drugiego tematu, czyli tematu perfekti, a zatem czasów perfectum, przeszłego dokonanego, plus perfectum za przeszłego i futurum drugiego, czyli drugiego przyszłego. Jak tworzymy zatem pasywum dla perfectum, pluskvamperfectum i futurum drugiego? Czasy perfectum, pluskvamperfectum, futurum drugie, activi, tworzyliśmy według schematu temat perfecti plus końcówka. Pasywum tworzy się jednak zupełnie inaczej. Potrzebne są do tego dwa elementy. Pierwszym z nich jest imię słów czasu przeszłego, drugim natomiast odpowiednia forma od czasownika być, esse. Jeśli chodzi o imię słów czasu przeszłego, to trzeci temat czasownika, temat supinum, czyli czwarta forma czasownika, do którego będziemy dodawać końcówki us, a lub w liczbie pojedynczej, albo i, e, a w liczbie mnogiej. Na przykład weźmy czasownik amo amare, amavi amatum kochać, gdzie czwarta forma czasownika to jest forma supinum, jej temat to amat, czyli zawsze wystarczy odciąć końcówkę od którego tworzymy imię słów amatus, amata, amatum, pokochany, pokochana, pokochane. W liczbie mnogiej amati, amate, amata, pokochani, pokochane, pokochane. Dopiero gdy mamy utworzone imię słów, możemy tworzyć formy strony biernej według następującego schematu. Potrzebujemy imię słów czasu przeszłego, które przed chwilą utworzyliśmy, i dla perfektum formy od czasownika esse, które brzmią sum es est. Sumus esti sunt. Jest to po prostu odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym. Dla pluskvamperfectum ta sama zasada. Różnica jest w formach czasownika esse, gdzie mamy eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. To te formy. Dla futurum drugiego zachowujemy tą zasadę. Potrzebujemy imię słów. I formy ero eris erit, erimus eritis erunt. Zarówno w pluskvamperfectum, jak i w futurum drugim jest to po prostu odmieniony czasownik esse w czasie przeszłym i w czasie przyszłym. Przykłady. Czasownik scribo scribere, scripsi scriptum pisać. Temat presentis scrip, który nie jest nam w tej chwili potrzebny. Temat perfecti scrips dla tworzenia strony czynnej. Temat supinum script. Imię słów do tematu supinum dodajemy us a scriptus, scripta scriptum lub scripti scripte scripta w liczbie mnogiej. A zatem mamy perfectum. W stronie czynnej scripsit on napisał, ale w stronie biernej został napisany scriptus est. Pluskvamperfectum. Scripserat napisał wcześniej, scriptus erat został napisany. Futurum drugiej scripserit będzie pisał, lub w stronie biernej scriptus erit będzie napisany.